Witajcie Foldermaniacy w kolejnym odcinku Krótkich Recek, a dziś przed Wami nóż, który wzbudził w ostatnim miesiącu sporo kontrowersji, a mianowicie mandu od Trollski Knives. Zaczynamy. Model mandu to pierwszy składany projekt Michała z Trollski Knives, który oczywiście ujrzał światło dzienne, bo być może Michał już wcześniej projektował jakieś składaki, ale żaden nie doczekał się jak dotąd produkcji. Ten jest pierwszy, no i od razu wzbudził spore zamieszanie, zarówno tych, którym się bardzo spodobał ten nóż, jak i tych, którzy narzekają sobie na niego troszkę, jest sporo. Zaczniemy od numerków, jak zawsze. Długość całkowita tego noża to 180 mm. Głownia ma 76 mm długości, 2,8 mm grubości, a całość waży 95 gramów. Widać, że nóż kompaktowy, a że kompaktowy, to porównamy go z małą Sebenzą 31 na przykład. Troszkę większy od Sebenzy jest, ale niewiele. Spyderco Endela. Spyderco Endura w tym przypadku z Wave'em, ale długość standardowej, więc bardzo wiele osób Endurę ma w domu, może sobie porównać. No i oczywiście Victorinox Pionier Alox. Tak to się prezentuje. Nożyk posiada drop pointową głownię wykonaną ze stali D2 z pokryciem takim ciemnym stonewashowym. Papryczkę widać oczywiście. Papryczkę widać oczywiście z tej strony, z drugiej strony tylko oznaczenie stali. Reszta noża czysta. Mamy tutaj stalowe linersy, stalowy backspacer. W tym przypadku okładki z mikarty, bardzo ładnie wykonanej mikarty, ładnie obrobionej, nie ma tu zadziorów nigdzie, nie ma tutaj jakichś niedoróbek. Są też wersje z G10 i kolorystycznie te noże też potrafią bardzo się różnić. Wszystko w jednej tonacji, zarówno głownia, jak i cały hardware, backspacer, a nawet clips, wszystko wykonane w tej samej tonacji. I brak blokady. To jest właśnie jeden z zarzutów, jaki najczęściej się pojawia, że ten nóż blokady nie posiada. Posiada za to tak zwany double detent, który działa na zasadzie podobnej jak slip joint. A mianowicie mamy tutaj dwie blaszki, w których pracują kuleczki, tak jak w detentach na blokadach, a kuleczki pracują sobie w torze głowni, w której są dwa otwory w pozycji otwartej i zamkniętej. Tak po prostu te blaszki są, wywierają pewien nacisk na głownię i w momencie, w którym napotkają na otwory, wpadają w nie, zatrzymując głownię, i stąd właśnie zatrzymanie w pozycji otwartej i zamkniętej. Ale dzięki temu możemy swobodnie operować fliperem, który właśnie służy do otwierania tego noża. Możemy go otworzyć też przez normalne uszczypnięcie i otwarcie, a nawet oburącz. Jeżeli ktoś miał do czynienia albo ma do czynienia na co dzień ze scyzorykami i slip jointami, no to nie będzie zdziwiony działaniem tego noża, bo ja sobie tu nawet przygotowałem pewną prezentację, a mianowicie mój Benchmade Proper. To jest slip joint oczywiście, czyli sprężyna od góry, żadnej innej blokady, w związku z czym on się składa po prostu przez naciśnięcie głowni. I teraz zobaczcie, żeby zamknąć, a właściwie pokonać opór sprężyny w tym nożu, papryczka wymaga więcej siły do złożenia niż Benchmade Proper. Oczywiście Proper posiada half stopa jeszcze. Tutaj już nic nie stoi na przeszkodzie głowni, żeby się zamknęła. Ale z drugiej strony mamy przecież
tą gardkę, którą tworzy nam flipper, i w momencie chwytu ten nóż, nawet jeżeli pokonamy double detent, nie złoży nam się na palcach, bo trzymamy go tutaj właśnie blisko tego flippera. Oczywiście są sytuacje, w których może się to zdarzyć, ale jak z każdym narzędziem, wypadki się zdarzają. Podsumowując zatem kwestię zatrzymywania czy utrzymywania ostrza w pozycji otwartej, jeżeli przyzwyczajeni jesteście do takich noży, czy do takich noży, to nie będzie problemu z takim nożem. Dalej, klips. Klips także stalowy, nie będący klipsem typu deep carry, mniej więcej tyle noża wystaje nam z kieszeni i nie przełożymy go na żadną stronę, w związku z czym tylko w pozycji tip up dla osób praworęcznych. I tutaj drobne zastrzeżenie z mojej strony, a mianowicie, no, ponieważ klipsa i tak nie dało się przełożyć nigdzie indziej, to można było ładniej wykończyć tutaj tą okładkę albo zrobić klips pasujący, po prostu bardziej zaokrąglony tutaj na samym brzegu, żeby nie wystawały takie krawędzie tego frezowania w okładce. Reszta raczej bez zastrzeżeń, jeżeli chodzi o kwestie estetyki dla mnie. Jeżeli chodzi o eksploatację tego noża, no to trzeba przyznać, że ponieważ nóż jest dość mały, w związku z czym nie każda dłoń jakoś idealnie się tu wpasuje. Akurat moje elki nie mają najmniejszego problemu, wręcz wydaje mi się, że akurat są stworzone do tego noża, albo nóż został stworzony do nich, bo mam tutaj fajnie wpasowaną dłoń, akurat opierającą się o flipper, dzięki czemu zabezpieczam ten chwyt przy pracy. Tutaj mamy lekkie podcięcie pod palec, ale nie jest ono do końca bezpieczne, w związku z czym może jakieś małe paluszki bardziej by tutaj pasowały. Ergonomicznie jest naprawdę bardzo dobrze, jeżeli już zmieścicie dłoń w pełni na rękojeści. Natomiast jeżeli chodzi o cięcie, to jest no prawie idealnie. Dlaczego mówię prawie? Bo nóż ma pełen płaski szlif, jest bardzo ostry już z pudełka. Krawędzie tnące po obu stronach wyprowadzone ładnie i równo, a nóż świetnie tnie. Natomiast wyznacznikiem w tej chwili dla mnie jest Endela w K390. No i w porównaniu do tego noża tutaj widać delikatnie, że troszeczkę inaczej nam się to zachowuje. Oczywiście ciężko porównywać stopień naostrzenia, ale mniej więcej podobnie te noże są naostrzone. Być może tutaj kwestia samej krawędzi tnącej, a właściwie kąta krawędzi tnącej może być inna i stąd różnice. Jest prawie tak dobrze jak w Endeli, ale nie identycznie. Konkludując, małe, właściwie może nie małe, kompaktowe narzędzie EDC, które świetnie sprawdza się w tym, do czego zostało stworzone, czyli w cięciu, nie wbijaniu, nie grzebaniu, podważaniu, w cięciu. Narzekających na blokadę, słuchajcie. Bo słyszałem już opinię, że ten nóż się składa od dotknięcia. No nie, nie składa się. Trzeba nacisnąć troszkę. Więc ten nóż nie złoży wam się od potrząśnięcia, tak jak niektórzy sugerują. Fajne, dobrze tnące narzędzie o kompaktowych wymiarach, które niczego nie udaje. Stal jest stalą, wszędzie mamy w sumie stal, bo zarówno backspacer, jak i linersy, clips, hardware, wszystko jest stalowe. Mamy tutaj też, zapomniałem wam wspomnieć o tym, że mamy tutaj też takie podcięcie w backspacerze z pinem pod ogonek, więc można sobie tutaj zawiesić jakiś koralik. No i chyba tyle na temat pierwszej składanej papryczki. Dajcie znać w komentarzach, co o niej myślicie. Trzymajcie się.